nie mamy tyle czasu, żeby opowiedzieć, jak to było od początku. Powiem tylko tyle, że od pierwszego dnia, tak naprawdę zanim ten rajd się zaczął, fatum było fatum na pomarańczowej ciężarówce. Jechaliśmy sobie normalnie feszfeszem. Była dziura, zacząłem hamować. Feszfesz, nie widać jest dziur. Auto wpadło, wyrwało mi kierownicę. Dziura była na tyle duża, że złamała palec i ścięła śrubę od amortyzatora. Zdjąłem rękawiczkę, no to za chwilę już jej nie mogłem założyć, bo ręka troszeczkę urosła, więc jechałem bez rękawiczki. To się okazało, że kierownica parzy w rękę tak, że nie daje się utrzymać jej. Ustalono, że mam palec złamany w trzech miejscach, jak i torebki stawowe popękane i że dosyć niebezpiecznie będzie dalej jechać. Do tego momentu jeszcze nie było jakichś przemieszczeń, więc mnie usztywniono rękę, no i się okazało, że rajd został zakończony szczęśliwie. Wizyta u lekarza uświadomiła mi przepaść medyczną między polską służbą zdrowia a światową. To są wieki. NFZ tu zrobiłeś? Wieki świetlne. Jako te wybory.